Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Skąd się biorą dzieci? Pewnie wielu z nas zna to zdanie, to pytanie. Może było postawionych przed tym pytaniem, może samo zadało je swoim rodzicom. I teraz co odpowiedzieć? Jakie pojawiają się na to wskazówki, odpowiedzi? Pewnie nieraz słyszeliśmy o bocianach, o kapuście, może o bardzo mocnym przytulaniu się rodziców, różne rzeczy. I tak mi się wydaje, że to jest bardzo dobre. Niektórzy by się mogli oburzać, jak tak można kłamać swoje dzieci. Ale przecież to nie jest kłamstwo. Dzieci nie są jeszcze gotowe na to, żeby przyjąć pełną prawdę. Nie są na to, prawdopodobnie gdybyśmy wytłumaczyli im, jak to dokładnie wygląda, to dokonalibyśmy jeszcze większych zniszczeń, dokonalibyśmy czegoś niesamowitego w tych młodych umysłach. I tak mi się skojarzyło to z dzisiejszą Ewangelią, właśnie, że Jezus prowadzi nas jak takie małe dzieci. Nie jesteśmy czasami jeszcze zdolni do przyjęcia pełnej prawdy. To nie znaczy On, że coś przed nami ukrywa, czy że kłamie, czy że przedstawia jakieś półprawdy. Nie. On to robi w dostosowany do nas sposób. My mamy się ze swojej strony otwierać się na to działanie. Mamy się coraz bardziej napełniać łaską Ducha Świętego. Zobaczmy, że można by przez to powiedzieć, przez to pytanie: no dobrze, Panie Boże, to dałeś mi taką wiarę, więc ja teraz nic więcej nie muszę robić. Muszę tylko czekać aż Ty jakoś zadziałasz, aż Ty coś nowego we mnie zrobisz. To nie jest bierne czekanie. Zobaczmy, i Chrystus mówi: Duch doprowadzi was do całej prawdy. Żeby doprowadzić, to ja muszę się dać prowadzić. Ja muszę chcieć iść za prowadzącym. To nie może być tylko moje bierne oczekiwanie na to, że Pan Bóg coś we mnie zmieni. Oczywiście On przychodzi ze swoją łaską, ale czy ja jestem otwarty na to działanie? Czy ja chcę pójść za głosem Ducha Świętego? Czy chcę otworzyć się na Jego wypełniające działanie łaski? Bo być może moje horyzonty mogą się poszerzyć. Być może już nie będę wiedział o kapuście i bocianach, tylko Pan Bóg chce mi objawić jakąś większą prawdę. Coś nowego. Urodzić we mnie jakąś nową rzeczywistość. Coś, co jeszcze bardziej poszerzy moje horyzonty, jeszcze bardziej pokaże mi, kim jest Bóg, kim jestem ja, jak dojść do nieba, jak prowadzić tutaj to życie na ziemi. Nie obrażajmy się na Pana Boga, na to, że nieraz nie słyszymy Go na swoich modlitwach. On doskonale wie, co mam robić, On doskonale wie, co ma czynić i na co my jesteśmy gotowi. My ze swej strony prośmy teraz w przededniu zesłania Ducha Świętego, kiedy na Niego czekamy, na tego Ożywiciela, na tego, który napełnia nas pełnią prawdy, abyśmy umieli kroczyć za Jego wskazaniami, abyśmy chcieli kroczyć za Jego wskazaniami, abyśmy otworzyli nasze serca na Jego działanie, na pełnię prawdy.